Cześć, witajcie przy niedzieli. Dzisiaj pogadamy sobie, no powinniśmy w sumie o sprzęcie rozmawiać, ale prawdopodobnie przez najbliższy czas nie za bardzo będziemy mieli zbyt dużo możliwości do tego, żeby ten sprzęt wykorzystać. No dlatego dzisiaj się zdołem na taki trochę inny format filmu. Jak się zorientowaliście po tytule i po okładce, to dzisiaj sobie powiemy o czymś, do czego rowerzyści i kolarze chyba nie są tak bardzo przyzwyczajeni, czyli o grach. No, może zdarza wam się grać. Podejrzewam, że wiele osób z was gra w gry i to nie tylko jakieś tam sportowe, ale pewnie też jakieś tam RPG, Wiedźminy i inne takie. A ja dzisiaj postanowiłem trochę pogrzebać w różnych archiwach gier. No może nie archiwach, bo niektóre z nich są całkiem nowe. I znaleźć takie, które są dla nas najbardziej zbliżone tematycznie. I zapraszam was na... No ja się posiłkowałem Steamem, ale wiele z tych gier jest dostępnych w abonamentach takich jak Origin, czy Xbox Game Pass i tak dalej, czy to gdzieś tam na Ubisoftie. No więc jeśli lubicie sobie czasem trochę popykać, to zapraszam was do tego zestawienia, w którym może nie będę się kierował jakąś, nie wiem, tym, która gra jest najfajniejsza, aczkolwiek powiem wam o kilku, w które sam grałem. Bardziej tak będę próbował ucelować, komu jaka gra może podejść najbardziej do gustu. No i na sam początek, jak widzicie, to co wszyscy znacie, lubicie i często pewnie używacie, czyli Strava. Jakie zastosowanie w graniu ma Strava? No moim zdaniem ma i to szczególnie w tych warunkach, które teraz mamy na całym świecie. Warto sobie na przykład umówić się ze znajomymi na jakiś jeden konkretny segment, na którego danego dnia będziecie jeździć. No i możecie sobie później o jakieś przysłowiowe piwo się założyć, które kiedyś tam, mam nadzieję, że wypijecie w przyszłości, ale pamiętajcie tylko o tym, żeby no może na tym segmencie nie spotykać się w kilka osób naraz, tylko bardziej ustalcie między sobą, kto o której godzinie tam się pojawi i będzie swoich sił próbować. I to jest taka, wydaje mi się, chałupnicza opcja na to, żeby jakoś zgrywalizować tą strawę, z której pewnie wszyscy dosyć często korzystacie. Druga opcja, która też wam jest bardzo dobrze znana, to oczywiście Zwift. Mnie osobiście jakoś strasznie Zwift nie porwał, kiedy miałem trenażer do tego dostosowany, bo jednak, no okej, to jest po prostu wyścig między kolarzami i tyle. Tych elementów grywalności tam jest no, chyba jednak troszkę mniej niż by się tego chciało. Natomiast wiem, że wiele osób bardzo lubi się pobawić i pościgać na Zwifcie, bo to już powiedzmy sobie, to nie jest bardziej granie, tylko właśnie bardziej ściganie się. No i wiem, że jest kilka grup, które się umawiają na wyścigi. Teraz chyba trwa nawet jakaś etapówka na Zwifcie, więc na pewno w tych obecnych warunkach to jest fajna opcja, natomiast to chyba jest bardziej rozwiązanie dla tych, którzy już przed tym całym kryzysem wirusowym byli zaopatrzeni w odpowiedni trenażer i mieli wykupioną subskrypcję Zwifta. No bo ja bym się chyba nie decydował teraz na jakieś takie specjalne wydatki, żeby kupić tak drogi trenażer i do tego jeszcze płacić subskrypcję za Zwift, no ale to oczywiście jest każdego indywidualna decyzja. A teraz już przechodzimy do konkretnych gier. Na sam początek gra Shred. To jest druga część tej gry, która jest filmowana nazwiskiem Sama Pilgrima. No i jak można się domyśleć, wcielamy się tutaj w postać no, tej legendy w sumie już szkolarstwa górskiego. No i tutaj jeśli chodzi o nasze zdania, to są oczywiście dosyć proste, znaczy no proste, zadanie mamy jedno, jechać trasą i robić jak najlepsze triki. Gra bardzo przypomina te gry, które były na platformy mobilne od Red Bulla kiedyś, czyli tam Bike Unchained to się chyba nazywało. Natomiast tutaj grafika jest znacznie lepsza i fizyka z tego co widziałem po gameplayach chyba też jest fajniejsza.
No i tych tutaj mnogość tras jest dosyć duża. No i lokalizacje też są zmieniane. Natomiast to jest taka typowa jakaś tam gra akcji, gdzie no może nam się to gdzieś tam po pewnym czasie znudzić, tak mi się wydaje. Ale to kto lubi, jeśli jesteście fanami freestylu na rowerach i fanami sama Pilgrima, to jest na pewno ciekawa opcja do tego, żeby sobie w nią pograć. Kolejna pozycja jest no także troszeczkę taką slopestyle'ową pozycją, no bo to jest gra Pumped BMX Pro i może ona nie jest jakaś taka mega pro, bo grafika w niej jest taka bardziej rysunkowa, widok 2D taki bardziej, no i zdanie podobne, przemierzamy trasę, skaczemy przez hopy, kręcimy triki, wszystko jest w takiej no fajnej właśnie kreskówkowej grafice zrobione, więc dosyć tak no zabawnie wygląda i myślę, że taka spoko gra na gdzieś tam odmóżdżenie po całym dniu kwarantanny, to może być fajna opcja do tego, żeby się właśnie trochę pobawić. Kolejna gra to też jest gra bardziej taka BMX-owa, Pipe by BMX Street i to jest troszeczkę już bardziej taka aspirująca do symulacji gra. Jeśli gdzieś tam pamiętacie z dawniejszych czasów takie gry jak Dave Mirra BMX czy Matt Hoffman BMX, to no to może trochę wpadać w te klimaty, natomiast kolejny raz nie testowałem jeszcze tej gry, więc średnio mogę cokolwiek więcej powiedzieć od tego, co widzicie w trailerze na ekranie. Teraz zmieniamy dosyć mocno konwencję, jeśli chodzi o utrzymanie stylu gry, bo to będzie gra RPG Knights and Bikes i to jest taka bardzo już osadzona w takim klimacie bardzo kreskówkowym gra i no tutaj naszą głównym zadaniem nie jest to, żeby w jakikolwiek sposób na rowerze jeździć, po prostu nasi bohaterowie poruszają się na rowerach, rzecz dzieje się gdzieś tam w latach 80. w Wielkiej Brytanii. No i gdzieś w jakiejś małej miasteczku poszukujemy skarbu i jakieś tam dziwne, śmieszne przygody przeżywamy. No ale grafika w tej grze jest bardzo ładna, tak no dosyć, no tutaj już zupełnie kreskówkowo wykonana, ale mi się to bardzo podoba i myślę, żeby sobie tej gry czasem nie ściągnąć i nie popykać trochę. Descenders to jest kolejna pozycja, która aspiruje do tego, by być symulacją jazdy na rowerze i to na rowerze górskim, typowo takim MTB, downhillowym. Mamy tutaj do dyspozycji trasy właśnie downhillowe, freeride'owe, slopestyle'owe. Natomiast ta gra bardzo aspiruje do tego, by zachowywać tutaj dobrze prawa fizyki. W tą grę już grałem i no powiedzmy sobie szczerze, że tam jakoś grafika nie urywa totalnie, natomiast ta fizyka jazdy jest na tyle ciekawa, że faktycznie czasem ciężko się na tym rowerze utrzymać, jeśli po prostu jedziemy pełnym piecem, to prędzej czy później na pewno spotkamy jakieś drzewo, które będzie chciało nam zrobić krzywdę lub nie trafimy w jakąś hopę albo przelecimy daną hopę, więc to jest taka gra, gdzie trzeba naprawdę prawie tak myśleć jak na normalnym rowerze, co jest całkiem spoko. Na koniec sobie zostawiłem dwie pozycje, które są takimi moimi najbardziej ulubionymi grami, jeśli chodzi o gry takie rowerowo-kolarskie. Pierwszą z nich prawdopodobnie znacie, to jest Pro Cycling Manager i no jeszcze nie ma edycji 2020, mamy edycję 2019, no i to jest gra, która ma naprawdę dosyć mocno dopracowaną grafikę, to dosyć fajnie wygląda. Trzeba pamiętać o tym, że gdzieś tam w oficjalnych bazach danych tej gry nie za bardzo znajdziemy oryginalne nazwiska zawodników, co jest trochę wkurzające, natomiast jeśli macie tą wersję gry ze Steama, to tam są też te tak zwane databasy, które można sobie pościągać. Są także składy retro, co jest dosyć ciekawe, bo można sobie tam cofnąć się do iluś tam lat wstecz, żeby pojeździć tymi tak zwanymi legendami kolarstwa, co jest całkiem spoko. No, na chwilę obecną chyba najbardziej zbliżona realizmowi wersja kolarstwa, jaką możecie sobie
odpalić i nie być pewni wyników, bo chyba długo nie zobaczymy wyścigów szosowych w telewizji czy na żywo. Ciekawostka jest taka, że właśnie twórcy różnych baz danych do tej gry stworzyli także wyścigi cyklokrosowe. One dosyć śmiesznie wyglądają, bo tam są takie ścianki z bruku zrobione albo ze szutru, co dosyć to śmiesznie wygląda, ale no da się zrobić karierę zawodnika przełajowego, więc jeśli jaracie się przełajem, a takich kilka osób tutaj na pewno się znajdzie, to możecie sobie w tą grę także pograć. Natomiast pamiętajcie o tym, że no nie jest to najłatwiejsza z gier, jaką można sobie wyobrazić nawet na tle innych menadżerów różnych sportowych, bo jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo zmiennych, które trzeba brać pod uwagę i później jeszcze zarządzać teamem w czasie wyścigu, co nie zawsze jest łatwe, jeśli mamy jakieś swoje sympatie co do poszczególnych zawodników. W każdym razie, jeśli macie w miarę mocne komputery czy tam konsole, to jak najbardziej Wam tą pozycję polecam i przechodzimy już do ostatniej gry, która osobiście jest moją ulubioną z tego całego zestawienia. Lonely Mountains Downhill to jest gra, która jest gdzieś chyba od kilku miesięcy dostępna na różnych platformach i muszę powiedzieć, że jak zobaczyłem sobie trailer, to mi się to bardzo spodobało, a kiedy zagrałem pierwszy raz, bo była dostępna i jest dalej dostępna w Xbox Game Passie, za który się płaci chyba aktualnie miesięcznie 4 zł bodajże. No i wtedy sobie ją ściągnąłem właśnie jak miałem tego Xbox Game Passa, no i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę świetnie się w to gra, bo gra jest dosyć trudna mimo tak prostej grafiki jak się wydaje i niby cały schemat jest bardzo prosty, bo mamy rzut izometryczny, rower i sterujemy strzałkami i jedziemy i to niby jest cała filozofia, natomiast no sami wiecie jak to jest w kolarstwie, że im jedziemy szybciej, tym zakręty są dziwniejsze, tym kamienie bardziej bolą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj fizyka zachowania się roweru jest bardzo ciekawa, trzeba się w to dosyć dobrze wczuć, szczególnie z tym rzutem takim no, izometrycznym powiedzmy. Fajnie to wszystko razem gra i warto sobie tą grę na pewno odpalić. Też ona nie jest jakaś tam ultra droga, jeśli chodzi o Steama, jakby kupować tak osobno ją. Więc jeśli myślicie o jakiejś gierce, to ja z tych wszystkich najbardziej bym polecał właśnie tą, no bo jest taka właśnie dosyć prosta, jeśli chodzi o cały schemat gry, a mimo tego moim zdaniem jest bardzo grywalna i bardzo, bardzo wciąga. I to był koniec tego zestawienia, ale zostawiłem sobie jeszcze na koniec takie dwie pozycje ekstra. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś na takich starych grach jak Commodore, czy na ZX Spectrum, na Atari, nie, na ZX Spectrum chyba nie, bardziej na Atari, była taka gra Paperboy. To chyba była pierwsza rowerowa gra, w którą grałem. Po prostu jechał sobie koleś rowerem i to był gazeciarzem. Trzeba było gazety pod dom rozrzucać i na psy przebiegające trzeba było uważać. To była też świetna rowerowa gra. Mogliby zrobić teraz jakiś remake tego. A na sam koniec zostawiłem sobie taką pozycję, no bo pomyślałem sobie, okej, jest wszystko pozamykane, związki sportowe też nie działają, a nie zapominajmy o naszych świetnych kolarskich działaczach i dla nich by też się jakaś gra przydała. Na pewno Pro Cycling Manager będzie za trudny, ale myślę, że na przykład dla tych, którzy zarządzają kolarstwem, szczególnie właśnie dla tych, którzy są w związku, to myślę, że jakiś taki prosta gra z typu Tycoon, może jakiś ten Team Park albo Roller Coaster Tycoon, tam by mogli zobaczyć o co chodzi w zarządzaniu jakimś poważną organizacją i może jak ta cała kwarantanna minie, to uda im się coś mądrego wykombinować, jeśli chodzi o związek kolarski. Byłoby spoko, ale średnio w to wierzę. To by było na tyle, jeśli chodzi o zestawienie gier, w które możemy sobie pograć w tym jakże wolnym czasie. No oczywiście najfajniej by było spędzać ten czas na świeżym powietrzu, no ale wiem, że póki co to nie jest zakazane, ale pamiętajcie o tym, żeby jednak no dawkujcie sobie to przebywanie na zewnątrz
ile tylko możecie i bądźcie na zewnątrz tylko wtedy, kiedy musicie i kiedy jest to totalnie niezbędne dla was, bo no, przyjemność, jaką jest rower, wydaje mi się, że może trochę jeszcze poczekać, nie stanie się nikomu nic złego, jak trochę odpocznie od jazdy na rowerze. No, także trzymajcie się tam wszyscy bardzo dobrze i ciepło i zdrowo przede wszystkim. Nie łapcie żadnych brzydkich chorób i mam nadzieję, że w tym tygodniu zobaczymy się może już we wtorek, bo kilka newsów do programu cyklicznego chyba już się zebrało i będzie można chwilę porozmawiać. Ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!